Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry House Flipper, a dokładnie mówiąc z dodatku Garden Flipper do tejże produkcji. No i dzisiaj po raz kolejny mam zamiar wykonywać zlecenia. Pojawiły mi się dwa nowe zlecenia tutaj w laptopie i słuchajcie, postanowiłem, że najpierw wykonam to zlecenie, gdyż jest raczej trochę dłuższe, więc to krótsze ewentualnie zostawię sobie na dalszą część odcinka. Nawet mi się, słuchajcie, tego tutaj teraz nie chce czytać, zobaczymy po prostu, co ja mam zrobić, kiedy już dotrę na miejsce. Okej, to zobaczmy, co ja mam tutaj do roboty. Więc tak, chyba muszę przejść do tej części ogródka, bo patrzę, że tutaj to na razie nic nie mam do roboty. O, dobra, tutaj się już coś zaczyna. Zamontuj okrągła altana, ale też żeliwny stolik oraz żeliwne krzesło ogrodowe. Okej, tutaj coś mam jeszcze do roboty. Zobaczę, tak żeby po prostu wiedzieć. Okej. Aha, to tylko tutaj miałem coś do zamontowania. To myślałem, że według opisu tego zlecenia, bo ja to wcześniej czytałem, tylko teraz na odcinku mi się nie chciało tego czytać jeszcze raz. To miałem wrażenie, że to będzie chyba dłuższe zlecenie, ale okej, dobra, być może to będzie jednak ostatecznie to krótsze. Więc tak, muszę się udać do sklepu i kupić okrągła altana z kopułą i ornamentami, dobra. Nie wiem, czy ja to tutaj gdzieś znajdę, czy lepiej po prostu sobie to wyszukać. No dobra, słuchajcie, może znajdę, od razu sobie przyjrzymy, co tutaj jest. O! To jest chyba to. Okej, to niech będzie. No to umieszczę to może gdzieś tutaj, tak bardziej w rogu. I teraz, o, to mnie ciekawi, jaki będzie tego montaż, czy coś skomplikowany, czy... O, patrz, ja tu muszę wszystko samodzielnie założyć. Nie, że po prostu to stawiają, jest stawiane i tyle. Ale to nie jest jakieś skomplikowane, wystarczy, że przytrzymam myszkę i o, proszę bardzo, już zamontowane. Co jeszcze? Żeliwny stolik ogrodowy, okej. Nie, moment, to nie jest to. Więc to chyba w meblach będzie, co nie? Tak mi się wydaje. No to szukamy, tu jest alfabetycznie czy nie? W sumie do dziś się... Tak, tu jest alfabetycznie, to jest... A czekajcie, ten Dali czy Meno? W sumie tu się powinno gdzieś wyświetlać, jak jestem w tym sklepie, bo wiesz, to co chwilę Meno, okej. Czyli to będzie ten tutaj i umieszczę go od razu pod tą altanką i jeszcze żeliwne krzesło ogrodowe Dali. Dobra, no to cofamy tutaj jeszcze raz meble, krzesła i to będzie gdzieś... Okej, tutaj, no to weźmiemy kup wiele. Raz, dwa, trzy i cztery. Proszę bardzo, zlecenie wykonane. Kurczę, to było jednak dosyć szybkie. Oj, posiedziałbym sobie, słuchajcie, pod taką altanką. Szkoda, że tutaj jeszcze czegoś ta typiara nie chciała, żeby mi zrobił. No dobra, szybko poszło, to słuchajcie, bierzemy jeszcze jakieś kolejne zlecenie. Czyli to, które było... O, właśnie tutaj. O, patrzcie, tu jeszcze jedno jakieś się pojawiło. Plac zabaw w miejscu parkingu. Czekajcie. Okej, dobra, dobra. To może później. To jeszcze teraz wykonam to, co miałem zrobić właśnie teraz, czyli to zlecenie z doprowadzeniem ogrodu do porządku. Okej, czyli co my tutaj mamy? Skoś trawnik oraz usuń chwasty. O kurczę, cały ten trawnik? Dobra, to biorę się, słuchajcie, czym prędzej do roboty. A właśnie, pisaliście mi w komentarzach, że chwasty można również tą kosą spalinową, tą wykaszarką też można kosić. Nie trzeba latać najpierw, tak jak to robiłem, i wyrywać ich o w ten sposób. Tylko można to zrobić od razu podczas tutaj wykaszania i ja sobie to jednak w ten sposób postanowiłem zrobić. Bo to jest dobra rada, kurczę, po co latać? Skoro można to w ten sposób załatwić. Z tym, że one się nie koszą, mam wrażenie, że trzeba trochę, tak jakby więcej po nich się przelecieć tą całą tutaj wykaszarką. Nie wiem, w sumie takie miałem wrażenie. Wiecie, co by mi się przydało? Ja bym chciał zdobyć punkt umiejętności, bo wtedy miałbym chyba dostęp do
Nowa umiejętność za... Nie, ja to chcę. 4 minuty czasu koszenia, 10 zasadzonych roślin, 75 usuniętych chwastów lub 2 krety wyeliminowane. Co? Krety? Jeszcze ani razu nie, jakichś kretów nie spotkałem. Okej, to kurczę. Chciałem sobie teraz kupić tę nową kosę, ale... Albo w sumie dobra, czekajcie, to ja może usunę na szybko te chwasty. 75 chwastów to się wydaje, że to jest dużo, ale to nie jest. To czekajcie, ja teraz polatam, je pousuwam, a resztę trawnika skoszę już nową kosą, bo ona jest serio wydajniejsza. Widziałem na gameplayach, bo jeszcze jak... Bo wiecie, nie wiedziałem z początku też, czy ten dodatek mnie tak całkowicie zainteresuje, więc musiałem sobie popatrzeć z niego jakieś gameplaye, co on tutaj ma i myślę, kurczę, fajny jednak jest, więc postanowiłem nagrać. O, i teraz podkaszarka 2019, większy zasięg koszenia. Ale co tutaj jeszcze jest? Łopata, efektowniejsze kopanie i siekiera, okej, to też można ewentualnie w przyszłości rozwinąć. I pokażcie moją. O, to jest kurde wykaszarka. Tamto jakaś stara była, aż jakby farba z niej odleciała. A tu? Kurde, i zobaczmy, czy faktycznie... No jest większy zasięg, no kurcze jest, nie powiem, że nie. Dobra. Jest, na minimapie też widać, bo mam umiejętność wykupioną, że widać trawę wysoką na minimapie. I widać, kurde, że łapie, mimo iż... Ten nóż, co jest tam założony, no to raczej nie jest jakiś większy czy coś, nie wydaje się przynajmniej. Ale kurczę, łapie to trawę na większym obszarze, to dobrze. Jak widzicie, o, od razu moja praca jest szybsza. I szybciej wyrwałem te 75 chwastów niż sądziłem. Pewnie na gameplayu to, słuchajcie, wygląda dosyć chaotycznie to moje latanie z tą kosą, ale tak się to najlepiej po prostu w tej grze robi. Nie chodzi się i tak, o, nie kosi. Bo to strata czasu, trzeba zapierniczać z tą kosą. Czas to pieniądz, bo jeszcze mam jedno zlecenie dzisiaj do wykonania. I też pisaliście w komentarzach, żebym... Mam wrażenie, że ta kosa też szybciej chwasty, tak jakby kosi. Pisaliście w komentarzach, żebym ten swój ogródek... Żebym zrobił ogródek na terenie, który mam wokół tego swojego domku. Spokojnie, ja planuję dokładnie coś takiego zrobić. Tylko, że na razie, no ja właśnie tutaj postanowiłem wykonywać te zlecenia. Potem będę kupować ogrody i je robić. No i być może w trakcie tego też jakoś się zajmę tym swoim ogrodem. Spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Na początku chciałem tylko te zlecenia wykonać, żeby po prostu ogarnąć, co tutaj jest, co ten dodatek oferuje, oraz odblokować sobie jakieś tam pewne rzeczy. Dobra, teoretycznie mogę już zlecenie skończyć, bo wykonałem dostateczną jego ilość, w sensie ten pasek postępu się dostatecznie zapełnił. Więc w sumie może jeszcze tutaj trochę przed domem skoszę. Trochę miaków zostawiłem, owszem. Jeszcze trochę skoszę i będzie można kończyć to zlecenie. Trochę będzie miaków, ale i tak na pewno jest lepiej niż to, co było tutaj wcześniej. No kurde, chaszcze jakieś jak na łące dosłownie. Jak to można dopuścić do takiego stanu? Na własnym podwórku. Dobra, z grubsza jest, niech będzie. Jak tutaj będzie chciała właścicielka, czy też właściciel, nie, to chyba jakaś typiara mi zleciła, to niech sobie jeszcze śmignie, nie wiem, kosiarką, czy coś, taką na kółkach, jakby chciała. Dobra, kończymy i bierzemy jeszcze jedno zlecenie. Czyli mowa tu o... O, czekajcie, nowy punkt umiejętności. Tutaj, w negocjacjach. Okej, to już będę miał całkowicie ulepszone, jak widzicie. Jeszcze niżej wymagania zleceń, czyli jeszcze niżej mogę wykonać, żeby zakończyć. Dobra. To bierzemy zlecenie, o właśnie to, z placem zabaw. Dobra, to gdzie ja muszę ten plac zrobić? Zgaduję, że gdzieś tu, bo jest takie wolne pole. O właśnie, czekajcie, tutaj. A tu coś jeszcze muszę robić? Czy nie? Nie, tutaj chyba już nie, dobra. Czyli tylko w tamtym miejscu. No, to działamy. To działamy. Co tutaj jest? Usuń przedmiot, kostka brukowa, jodełka skośna. Czyli to muszę usunąć. Zgaduję. To oczywiście sprzedam, bo nie będę tego przenosić. To tak? To to?
Żebym ja, kurczę, później nie sprzedał nie wiadomo czegoś złego po prostu. Tak, dobra, to jest chyba to. Okej, no to sprzedajemy. To jest właśnie ciekawe w tych zleceniach, bo jak coś sprzedajemy, to i tak kasa za sprzedaż tego nie wędruje z powrotem do właściciela tutaj tej posiadłości, tego ogrodu, tego domu. Innymi słowy, osoby, która mi to zlecenie po prostu zleca, tylko wędruje na nasze konto. I to jest, kurczę, fajna opcja. Dobra, usuwamy wszyściutko. To, co powinienem, bo kurde, nie będę tutaj sprzedawać tego, czego nie powinienem. Rozsyp nawierzchniem piasek, zamontuj plac zabaw, umieść przedmiot jakiś tam, czekajcie. Dobra, to najpierw ten piasek niech będzie na samym początku. I to chyba tu będzie w nawierzchni. Piasek. Okej, tylko ja może chcę wersję okrągłą sobie wziąć. Ale ja mam tu to rozsypać, czy tu? Może wszędzie? To chyba wszędzie muszę rozsypać. Ej, a nie da się tego powiększyć jakoś? Czy muszę tak śmigać po prostu z tym? Zgaduję, że... Nie no, da się to powiększyć, czy nie da się? Może ja czegoś nie widzę. A, dobra! Da się scrollem, jak widzicie, to pomniejszyć oraz zwiększyć, o, bo tak bym to się... Tak to bym się trochę najeździł. A tak to zawsze szybciej. Okej. No to dosyć spory będzie ten plac zabaw, tylko po cholerę ten piasek i tak to... Ja bym wolał po prostu to na trawie zrobić, ale klient, nasz pan, tak wymaga, tak też zrobię. U siebie bym zrobił inaczej, ale skoro za to płaci, to tak zrobię jak chcę. A, myślałem, że tu mijaka zrobiłem, a to tak cień padał. Dobra, czyli... Co teraz? Zamontuj plac zabaw. Tylko gdzie ja coś takiego znajdę? Tutaj? Nie, dobra, czekajcie. A tu nawet ogrodzenia są jakie, patrzcie. O, takie idealne do placu zabaw akurat. Może w dekoracjach? Dobra, tak będzie szybciej. W rekreacji był, dobra. To tam są takie duże obiekty. To wiecie co, ja zaraz zajrzę do tej rekreacji tam i zobaczę, co oni tam mają. Dobra, kupujemy. I też muszę go montować, czy... Cholera wie w sumie, czekajcie, ja to obrócę, żeby zjeżdżalnia była w tę stronę. I może gdzieś tutaj. No, oczywiście muszę montować, nie ma tak łatwo. No i proszę bardzo, kurczę, żeby tak w realu się szybko montowało tego typu rzeczy, to o wiele więcej by było takich placów zabaw. Dobra, co, miałem zobaczyć, co jest w tej rekreacji, bo tu są jakieś spore chyba rzeczy. A, dobra, tego typu. Okej. O, patrzcie, tu nawet można zrobić takie siłownie na zewnątrz, całą sobie postawić gdzieś. O, to ja sobie pierdyknę może coś takiego, jak nie zapomnę na swoim podwórku, albo na jednym z tych, które po prostu kupię. No zobaczymy, zobaczymy. Co teraz? Umieść przedmiot, karuzela Asobi i jakieś dalej na sprężenie, co? Dobra, to czekajcie, najpierw ta karuzela. To była Asobi? Ja zawsze zobaczę, a później chwilę później zapominam. Okej, to karuzelę może postawmy gdzieś tutaj. I też muszę montować? Nie, dobra, to już... Samo się zamontowało i umieść przedmiot coś tam na sprężenie, więc po prostu to wpiszę. O, coś takiego, dobra. Niech będzie. Gdzieś może, o proszę bardzo, tutaj.
A nie, to nie wszystko jest. Jeszcze zlecenie moje się nie skończyło, jeszcze tu muszę... Nie. Gdzieś coś muszę jeszcze zrobić, ale tu już jest skończone. Okej. To gdzieś jednak muszę coś jeszcze zrobić, a myślałem, że już nie. Może tu? Nie? To czemu nie mogę tego zlecenia skończyć? Co jest? A tu jeszcze jakieś krzewy mam chyba zasadzić, czy coś. Gdzie? Ale gdzie? Moment. Tu jest taki wąski obszar. Tutaj. Okej. Nie zauważyłem tego nawet. Nawet na takich wąskich obszarach potrafią być jakieś rzeczy... dobra, tu niechcący usunę piasek. Dobra, to można coś jeszcze tu posadzić ewentualnie. Och, znowu niechcący ten piasek usunąłem. Dobra, tyle, to może nie zauważy. Że było. Rozsyp nawierzchnię żwir jednokolorowy. Okej. Proszę bardzo, nawierzchnię i to będzie gdzieś... Ja chcę ten kołowy żwir. Jaki jednokolorowy? No, niech będzie może taki. Coś w tym stylu. Wiecie, można się tutaj bawić w bardzo dużą dokładność i na przykład wziąć tutaj... O, czekajcie, zamiast tego okrągłego to wziąć ten kwadratowy, czyli ten. Ja chyba taki kolor wziąłem i tako aż dokładnie tutaj robić, żeby nie było żadnych mijaczków. Ale mi się szczerze mówiąc nie chce. Najczęściej, dobra, to co ja mam tutaj posadzić? Krzew iglasty. Jakiś pokrój stożkowaty i krzew iglasty pokrój nieregularny. Pokrój, jaki pokój, co ja gadam? Dobra, to... Momencik. Rośliny. Iglaste. Najpierw może ten... O, coś takiego, niech będzie. Ile ja tego mam? Dwa tutaj posadzić. Dobra, to raz. I dwa. Odkryłem, słuchajcie, szybszy sposób na kopanie. W sensie, można cały czas trzymać lewy przycisk myszki i kopać w ten sposób, ale... O, dobra, czekajcie, już mi tutaj wykopało. To wam zaraz pokażę ten trik, tylko że muszę tutaj wkopać nową roślinę. W momencie, jak się znajdzie tylko ziemia na łopacie, to wtedy puścić lewy przycisk myszki i nie będzie tej animacji, o, jak on odkłada tę ziemię i w ten sposób się kopie szybciej. No niby tam subtelna różnica, ale jednak jak komuś się spieszy, to może to w ten sposób zrobić. Dobra, jeszcze jedna rzecz tutaj, czyli krzew iglasty, pokrój stożkowaty i moje dzisiejsze zlecenie ostatnie będzie zakończone. Czekajcie, gdzie to jest jakiś krzew iglasty, pokrój? To jest jakiś wąsko stożkowaty, ja po prostu chcę stożkowaty. Czy też stożkowy? Nie, tu jest napisane pokrój stożkowaty, a tu jakiś stożkowy. Czy to jest różnica w sensie, bo wiecie, cholera wie, może jest tutaj jeszcze taki gdzieś. O, tu jest, pokrój stożkowaty, okej. Zgaduję, że to, nie chcę kupić czegoś... A, miałem kupić kilka, dobra. O, i widzicie, w ten sposób kopię się szybciej. Okej, słuchajcie, to jeszcze może te dwa ostatnie krzewy to wkopię sobie poza odcinkiem, więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!